Dzień dobry, panie pośle. Panie ministrze. Dzień dobry. Panie Ryszardzie. Bardzo mi miło, panie Jarosławie, panie redaktorze. Kłaniam się serdecznie. Pozwoli pan właśnie, że ja przygotuję nas do jazdy, a pan spokojnie też może się do jazdy przygotować. Ja już jestem gotowy. Oj, wspominaliśmy sobie dzisiaj od samego rana pana kolegę z partii. Nie chcę o nim mówić świętej pamięci Tomek Kalita, bo to brzmi strasznie, prawda? To od człowiecza zupełnie. Tak, po prostu on jest. On jest w pamięci wielu ludzi. Mam wrażenie, że w pamięci nie tylko naszej, to znaczy ludzi, którzy byli związani ze strukturami lewicowymi, ale dużej części polskiego społeczeństwa. Czy może nie przez działalność swoją lewicową, bo to jest działalność polityczna różnie, ale przez to, co pokazał ostatnio. Też przez tą ostatnią działalność, kiedy dał świadectwo samym sobą, chociażby co do marihuany leczniczej, co do konieczności zalegalizowania działalności używania marihuany leczniczej. My o to walczyliśmy od lat. Ja sam zawsze uważałem, że również miękkie narkotyki na swój własny użytek w niewielkich ilościach, ich posiadanie nie powinno być karane. No, ale to się pewnie długo nie zmieni. Natomiast to się długo nie zmieni, ale przypomnę, walczył, bo rzeczywiście to już młodzi ludzie tego nie pamiętają, że tego rodzaju sytuacja była niekarana, nie spenalizowana do 2000 roku. Mhm. Odkąd wprowadzono w Polsce ustawę o narkomanii w 1985 roku, 2000 roku, posiadanie małej ilości miękkich narkotyków było niekaralne. W ogóle nie było przestępstwa. A z Tomkiem związane jest przecież właśnie to, że jednak no nie można zamykać oczu na dobro ludzi. A marihuana licznicza czyni dobro, pozwala jakiejś tam części ludzi wyzdrowieć, ale jeszcze coś więcej daje. Daje nadzieję, daje możliwość normalnego życia. Tutaj chociażby w przypadku Tomka Kality mieliśmy przecież jego dużą taką aktywność. Wiele razy się wypowiadał, ale nawet nie to. On jakby uporządkował siebie w swoim życiu osobistym, uporządkował wszystko w swoim życiu intelektualnym, filozoficznym. Duchowym też. Duchowym, tak. Natomiast tak wie pan, tak patrzyłem na niego, kiedy pracował, to i to zresztą on później opowiadał w którymś momencie swojej walki o to, żeby przetrwać, że to jest telefon przy uchu non-stop. To jest praca na najwyższych obrotach, 25 godzin na dobę, 8 dni w tygodniu, bo tak wygląda organizowanie partii politycznej, bycie rzecznikiem, twarzą i tak dalej. Tak, wie pan, ja przecież to jest, niestety tak jest. Już nie wnikając w przyczyny tej choroby. Jasne. Ale to posiadanie tego aparatu ciągle przy uchu, przy głowie, przy mózgu przecież nie do końca jest jeszcze zbadane, na ile to wpływa na wszystkie jakby tam procesy. Ale też mówię o tym młodym pokoleniu, które się porwało na politykę. SLD zawsze było postrzegane jako partia starszaków, prawda? Ale a on był tą młodą twarzą, no, Olejniczak i on to byli właściwie najmłodsi ludzie. Panie redaktorze, ja kiedy był okrągły stół, miałem 30 lat. I kiedy zostawałem po raz pierwszy ministrem, miałem lat 38. Kwaśniewski został prezydentem, został wybrany, mając lat 40, a objął tę funkcję, mając lat 41. Łatwiej wtedy młodym się robiło politykę niż dziś, jak pan myśli? Myślę, że nie. Myślę, że nawet trudniej, bo na nas była przeogromna odpowiedzialność. My wtedy tak naprawdę nie mieliśmy żadnych wzorców. To znaczy, my nie mieliśmy starszych ludzi, ja mówię o sobie, którzy mogli powiedzieć, jak przy mojej konstrukcji i wrażliwości ja mam chociażby funkcjonować w sferze prawa. Ja miałem oczywiście wzorce związane ze studiami. Zawsze dla mnie ważny był pan profesor Rezich, który umarł w 1987 roku niestety, który prowadził z nami zajęcia związane z prawami człowieka, ale my wzorców jakichś takich osobowościowych nie mieliśmy na Lewicy. A mieliście czas, później jak już pan był w SLD i Tomek tam też był, mieliście czas na to, żeby, bo dzisiaj mam takie poczucie, patrząc na studentów, na media w ogóle, że dzisiaj dzieciakom, mówię to z ogromnym szacunkiem do tych młodych, którzy przychodzą, im się bardzo chce, ale nie ma już czasu starszak na to, żeby ich przygotować do tego zawodu. Mieliście czas, żeby im to pokazać, nauczyć, czy wolna metoda? Ja co do wielu osób miałem czas, bo wie pan, ja w ogóle mam taką jakąś osobowość polegającą akademicką. Na tym,
może akademicką, może taką wychowawczą, że starałem się młodym ludziom dużo przekazać. Tomkowi Kalicie też, choć on jakby był trochę w innym nurcie SLD. Ja byłem bardziej w tym nurcie takim, powiedziałbym, inteligencko-lewicowym, a on był w nurcie takim właśnie struktur partyjnych. Ale my bardzo... bez takiej roboty to nie ma partii. Nie, oczywiście, no to jest niezbędne. Mrówcza robota. I wielokrotnie współpracowaliśmy przecież bardzo blisko. Chociaż też oczywiście mieliśmy różnego rodzaju spory, co było wiadomo. Natomiast ja Tomka w ogóle poznałem tak właśnie jak pan mówi. To znaczy gdzieś około 2000 roku chyba gdzieś się pojawił jakiś młody człowiek na jakimś spotkaniu, wypowiedział się. Później gdzieś tak kilka razy później go spotkałem, a później zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie jakimś artykułem, który opublikował w którejś z gazet czasopis lewicowych. To ja, kiedy on się znowu pojawił, mówię, wiesz, bardzo dobry tekst napisałeś. Później on do mnie przyszedł, rozmawialiśmy, także wie pan, ja miałem o nim bardzo, właśnie mam cały czas, chcę to podkreślić, mimo że on nie żyje, ja cały czas mam przekonanie, że on jest. Przecież to nie jest tak, że jak człowiek umiera, to wszystkie jego dokonania również umierają z nim. Napisał mnóstwo tekstów, mnóstwo przyznankarskich, powiedziałbym, projektów, różnego rodzaju stanowisk. Cały czas jest w naszych oczach, jego wygląd, zarówno ten ostatni, jak i ten poprzedni. Choć zmiana była kolosalna. Ma żonę, która go kocha ponad życie i to wszystko powoduje, że on jest. Mogę pana zapytać o jedną rzecz, która jest trudna, dlatego że dotyczy kasy. A doszły mnie informacje, że Tomek na ostatnią swoją kampanię wziął kredyt, ponad 100 tysięcy złotych, i że ważni ludzie w Sojuszu Lewicy Demokratycznej obiecali pomoc w spłacie tego kredytu. Myśli pan, że jesteście w stanie to jakoś załatwić? Czy ale oczywiście, jest... wie pan, wielokrotnie, od razu, nie dlatego, żebym bagatelizował tę sprawę, ale wielokrotnie w różnych sprawach składaliśmy się na pomoc dla naszych współpracowników w trudnych sytuacjach, kiedy mieli właśnie coś do zapłacenia. Także wydaje mi się, że... mogę uzyskać od pana taką obietnicę, że jeżeli wdowa po Tomku będzie potrzebowała pomocy partii, to pomożecie? I oczywiście. Po pierwsze, ja nie jestem w SLD, chyba jasność. No wiem, ale ja nie jestem w SLD, może... także ja bym nie chciał mówić za SLD, bo SLD 3 lata temu mnie wyrzuciło. Natomiast ja mogę powiedzieć, że w całym środowisku lewicowym... O tym myślę. Nie wyobrażam sobie, żeby nie było pomocy w takiej sytuacji. Z mojej strony ja też taką pomoc deklaruję. Ryszard Kalisz, bardzo za to dziękuję. Rozmawiałem przed chwilą z człowiekiem, który ma szansę być nowym Kijowskim, jeśli Kijowski dalej będzie podtrzymywał walkę. Mijaliśmy Trybunał Konstytucyjny, który już po nowemu jest ułożony. I nowa szefowa tego Trybunału mówi w wywiadzie w Rzeczpospolitej, że ona odda ten Trybunał obywatelom. Myśli pan, że sprawa jest zakończona, pozamiatana, już nie ma się o co bić? Tak, to znaczy to, co mówi nowa szefowa, to jest w ogóle irracjonalne do potęgi, bo ten Trybunał właśnie przestał być Trybunałem Obywateli. Przypomnę, że istnieje taka instytucja jak skarga konstytucyjna, gdzie każdy obywatel może przy spełnieniu warunków niewielkich zresztą wystąpić ze skargą konstytucyjną. Ale do takiego Trybunału poskarżyłby się pan na cokolwiek? Nie, pan. Tylko kogo uznawać, jak nie ich? Nie, bo to dzisiaj nie jest Trybunał. Dzisiaj jest to grono ludzi, nominatów pisowskich, który dla mnie, no po prostu, ja nie mam żadnej gwarancji rozstrzygnięcia sądowego. Czekać, aż im się kadencje pokończą? No wie pan, ja mam taką sytuację, no. Jestem teraz adwokatem i od 1 stycznia 2017 roku uważam, że to jest kilkaset tysięcy osób, może mniej, może więcej, zostało pozbawionych pośrednio swojej własności. Bo te spółki, które kiedyś były w RHB, a nie zostały na nowo wpisane do rejestru, z tym dniem przeszły na własność Skarbu Państwa i majątek, czy jakieś nieruchomości i tak dalej. To oczywiście ludzie przychodzą do mnie, my nic nie wiedzieliśmy o takim przepisie, w związku z tym zostaliśmy pozbawieni jakiegokolwiek możliwości, zostaliśmy pozbawieni majątku. Konstytucja mówi tylko o wywłaszczeniu, czyli oczywiście ten przepis nie spełnia warunków konstytucyjnych. I co, ma pan wątpliwość jako prawnik, czy się zgłosić do Trybunału z tym? Ale oczywiście! Ale co, bo się pan, nie chce po prostu pan słyszeć tego Trybunału, słuchać tego Trybunału? Nie o to chodzi, ja w ogóle nie mam żadnej, powiedziałbym, najmniejszej
gwarancji, że to będzie zgodne z prawem. Ale jak pan nie spróbuje, to... Nie, nie, oczywiście, wie pan. Ale to znowu z drugiej strony, a jak tam będą sędziowie, którzy nie mają prawa orzekać, to ja jako poważny adwokat powinienem stać na sali rozstaw, powiedzieć, że przepraszam bardzo, ale to nie jest posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego, tylko tak jak to zaczął PiS mówić, herbatka kolegów, no. Mm-hmm. No, no wie pan, no bo przecież ja jestem poważnym człowiekiem, no. Ja nie będę mówił mojemu klientowi, że orzeczenie w składzie, który jest nieuprawniony, daje mu jakiekolwiek możliwości. Ale jak pan sobie zamknie tą drogę, to pan będzie to mógł mówić tylko publicystycznie, a nie mecenasowsko. No, no nie, 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 oczywiście, że nie, wie pan, jest droga inna, no. Jest droga inna, którą musimy bardzo wyraźnie uruchomić. Ja już się do tego przymierzam jako adwokat. Mianowicie droga bezpośredniego stosowania konstytucji przez sądy powszechne. Tylko sądowie powszechni, w sądach powszechnych, mhm, no powinni być bardziej odważni. Ale co, żeby ignorować orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego? Nie, nie, nie słuchać ignorować, Trybunału, nie tylko ignorować, się zajmować konstytucją, tylko, tak jak ona jest napisana? Nie, nie ignorować, tylko po prostu nie korzystać z Trybunału, bo wiadomo, że właśnie wtedy te orzeczenia, mhm, one będą wątpliwe prawnie, nie będą w polskim systemie judykatoryjnym, tylko trzeba wykorzystywać do tego sądy powszechne, no. I jest taka możliwość, mówi o tym wiele osób, między innymi ja, już u mnie w biurze, w kancelarii adwokackiej Ryszard Kalisz, tego rodzaju grupa ludzi no to rozpracowuje. Mhm. Także... Czyli chodzi o to, żeby pomijać Trybunał Konstytucyjny? Tak, dzisiaj? Chodzi o to, żeby nie pozbawić polskich obywateli demokracji. Chodzi o to, żeby ten zamach na demokrację, jaką jest anihilacja Trybunału Konstytucyjnego, nie pozbawił obywateli gwarancji praw i wolności. Czyli odwoływać się do sądów powszechnych, a nie do Trybunału Konstytucyjnego? Co do nieprzestrzegania przepisów Konstytucji. Okay, i co jest... Bo co do tego, że przepisy ustawowe są niezgodne z Konstytucją. Okej, okay, a ci, którzy... Bo nie wiem, jaki będzie finał skargi na marszałka Sejmu, że budżet jest przyjęty tak, jak jest, mhm, przyjęty i że on jest nielegalny, mhm, to co mają robić ci, którzy mają wątpliwości co do legalności budżetu? Ci, którzy partycypują w tym budżecie? No ja panu powiem, no już też... Panie redaktorze, no, już też pracujemy nad tym. U mnie, wie pan. No. No niech pan sobie wyobrazi, że jest jakiś powiat, który dostaje subwencje i dotacje... Z budżetu. Z budżetu, prawda? Tak. No ale ten budżet jest nieprawidłowo uchwalony. Ale ma pan to na papierze, że on jest nielegalnie uchwalony? Nie, no ja po prostu wtedy występuję przykładowo o zabezpieczenie. Mam jakieś roszczenie do powiatu z innego tytułu, występuję o zabezpieczenie, że te pieniądze, które w przyszłości dostanie, to nie będą pieniądze powiatu, będą miały wątpliwość, dlatego że zostały uchwalony budżet niezgodnie z konstytucją. Czyje to będzie kasa? Budżetu państwa wtedy, czy nie? No wie pan, no, to jest pytanie właśnie. No, to jest pytanie, czy to będzie kasa. Wie pan, i mówię, żeby sąd mi zabezpieczył roszczenie w tej chwili ze wszystkich kont. Mhm. Wie pan, już nie będę mówił w szczegółach, wie pan, bo nie chcę. No. Nijaki, pan ja po prostu dbam o gwarancje praw, gwarancje obywatelskie. No. Rozwala państwo marszałek Kuchciński i niestety prezydent, dlatego że dopuścili do tego, że najważniejsza ustawa poza konstytucją, ustawa budżetowa, została uchwalona niezgodnie z prawem. Co można z tym zrobić poza stwierdzeniem faktu? Już panu powiedziałem, będzie w Polsce chaos. Będzie w Polsce chaos. Czyli genialny czas dla prawników. Ale przepraszam bardzo, nie ja ten czas stwarzam, no. Tylko ten czas stworzył PiS, marszałek Kuchciński, prezydent Duda i tak dalej, no. Co ja na to poradzę? Ale cóż ja na to poradzę? Generalnie w strukturach państwa, co można zrobić z taką sytuacją, kiedy jest poważny zarzut, że mamy nielegalny budżet, panie redaktorze, mamy pod nim autograf prezydenta? No dobrze, to jest domniemanie legalności. Okej. Okay. Prawda? To jest domniemanie legalności. Natomiast wie pan, to, że my teraz tutaj rozmawiamy, tak, to, że rozmawia się o tym w tysiącach miejscach, to żaden urzędnik państwowy podejmujący decyzje dotyczące finansów państwa nie może powiedzieć, że nie wiedział. No nie, no bo wtedy wyglądałoby to tak, jakby nie miał świadomości. Unia Europejska powinna mieć do nas jakiś dystans z uwagi na to, że budżet... Ale będzie miała, no. No ale co powiedział przecież. Nie da nam pieniędzy? Wie pan, może wstrzymać do tego, że może... Wie pan, wszystko musi się odbywać na podstawie i w granicach prawa. Duda ma tu do siebie, pan prezydent Duda, że on czasami mówi w teksty, które są prawdziwe, tylko nie do końca odnosi je do siebie. Artykuł 7 polskiej konstytucji, podobnie zresztą w traktacie lizbońskim, wie pan, dotyczącym Unii, że każdy organ władzy publicznej, mhm, musi działać na podstawie przepisów prawa i w granicach tego prawa. Jeśli nawet jest ustawa ustawowa, to granice tego prawa powodują, że musi działać na podstawie legalnie uchwalonego budżetu.
Jeżeli dzisiaj jakiś dysponent, przykładowo jakiś dysponent podejmie decyzję, czy dzisiaj, czy za miesiąc, za dwa w tym roku, o wydatkowaniu 1 000 000 złotych na jakiś cel, a przecież on musi mieć wątpliwości co do czy ta kasa jasności, będzie legalna, tak? Właśnie, no to przecież jak ktoś wydaje kasę nielegalną, to popełnia czyn zabroniony. Tylko, panie Ryszardzie, panie mecenasie, zapytam o jedną rzecz. Ja, jako dziennikarz, jako obywatel, cały czas nie mam na papierze, poza wypowiedzią Kalisza, wielu innych ekspertów, którzy mówią nielegalne, nie mam na papierze stwierdzone, że to jest nielegalne przez żadną instytucję. A gdzie pan ma na papierze stwierdzone, że Trybunał dzisiaj nie funkcjonuje i jest przystawką PiS-owską? Czyli to jest tylko publicystyka, tak? Nie, drogi panie. To wszystko ma do siebie, ma olbrzymie... A gdzie pan miał w latach minionych stwierdzenie, przykładowo, albo dzisiaj w Turcji, że nie można pozbawiać sędziów, mimo że w glorii prawa, ich stanowisk sędziowskich, bo nie zgadzają się ich poglądy. Jasne. I tak dalej. Wie pan, zawsze, kiedy mamy do czynienia dzisiaj z zamachem na demokratyczny system państwa prawa. I ci wszyscy, którzy będą z tego zamachu korzystali, no muszą mieć świadomość konsekwencji. Ale kiedy? Trzeba poczekać na koniec wie pan, kadencji? Być może nigdy. No właśnie. Być może nigdy, wie pan. No, chociaż ja uważam, że w Polsce jednak mamy na tyle tendencji demokratycznych, że to się zmieni. Już nie ma nigdy powrotu do tego, co było za czasów Platformy, bo oni też swoje robili. Natomiast, wie pan, być może nigdy. Tylko, wie pan, to jest tak samo, jak w PRL-u było. No. Przykładowo ci wszyscy, którzy, że tak powiem, podejmowali tajną współpracę ze służbami w PRL-u, prawda, to też myśleli, że system się nigdy nie zmieni. No i co? No i się zmienił. Także być może i nigdy. Boli czasem. Być może nigdy, a być może się zmieni. I wtedy powstanie pytanie, czy ty, będąc świadomy, że to jest nielegalnie uchwalone, niezgodnie z zasadami demokracji, niezgodnie z przepisami konstytucji, regulaminem, podejmowałeś decyzję z tą świadomością, czy nie? No i każdy musi sobie w swoim sumieniu kwestii odpowiedzialności. Ja to tam nie oglądam telewizji, nie słucham radia, nie czytam gazet, więc nie wiedziałem, że to jest nielegalne. Pierwsze słyszę, że były takie wątpliwości. To to go oczyści? Wie pan, nie udowodnił pan, że czytał. No. Ale wie pan, to wszystko zależy od przyszłych sędziów, którzy będą właśnie odważnymi, demokratycznymi, niezależnymi sędziami. A dzisiaj ma pan poczucie, że są? Wie pan, mam poczucie, że są, chociaż nie wszyscy. Muszę panu powiedzieć, nie wszyscy. Niestety, mówię to z przykrością, że obserwuję, że ta najważniejsza cecha niezawisłości sędziowskiej, jaką jest odwaga, dotyczy wielu, wielu sędziów sądów powszechnych i oczywiście Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych, natomiast i oczywiście tej pewnej części niewielkiej, którzy pozostali sądu konstytucyjnego, natomiast nie wszyscy. Nie wszyscy, muszę panu powiedzieć, spotyka się już bardzo wyraźnie taką swoistego rodzaju chęć sędziów, żeby pozostać w tym takim, niektórych sędziów, w swoim ciepełku. Wie pan, przyklepują odważne... chociażby areszty wydobywcze teraz dużo łatwiej. Bo to odważne stwierdzenie mecenasa, bo pan się z nimi na sali sądowej później spotyka. No to ja go nie usłyszę, że Kalisz mówił wonet rano, że oni są niezawiśni. Niektórzy, niewielka część. Jak pan spotka część. Tego właśnie, tą niewielką to część. To ja, oni doskonale wiedzą, ci, którzy są. Ja nie mówię, wie pan, o sędziach, bo sędziowie są w decydującej części naprawdę bardzo odważni. Nawet ci, którzy publicznie, o których się mówiło w Poznaniu, pani sędzia i tak dalej. Przecież nie jestem w stanie nawet nazwisk dzisiaj przypomnieć. Również w wielu innych sprawach o charakterze cywilnym, prawa pracy i rodzinnych. Natomiast oczywiście po mojej pracy adwokackiej muszę powiedzieć, że to różnie bywa. Natomiast jak patrzę dzisiaj na taką rywalizację, na komunikaty, minister Ziobro idzie do Trybunału Konstytucyjnego, żeby sprawdzić, czy dobrze zostali wybrani posłowie. Nie, nagle KRS odzywa się w jego sprawie i mówi coś, że jest taka rywalizacja między instytucjami, które do tej pory w ogóle się prawie nikt poza prawnikami o nich nie słyszał. Dzisiaj one trochę stają się takimi obrońcami swoich pozycji, obrońcami jakiejś jakości wydawania prawów. No. Nie, no co ja mam mówić? No dzieci nada. No jak? No pan Ziobro chociaż powie coś miłego o Ziobrze, no to też... No ale wie pan, no ten wniosek w ogóle i wystawienie biednej pani prokurator, która mówi, że to nie było indywidualny wybór, kiedy ja sam nad tym głosowałem i pamiętam, na każdego oddzielnie głosowaliśmy,
bo ja wtedy byłem w Sejmie i głosowałem, no to co ja mam więcej powiedzieć, no. Być może chciał się przypodobać, ale mu nie wyszło. Nie wyszło, no, prezes powiedział w sekundę, że no w ogóle to nie ma sprawy, no. On nie ma łatwej roboty, ten Ziobro. Sam chciał. Myślałem, że pan mu jakoś będzie współczuł, a tu nic. Nie, no sam chciał, no wie pan. Jasne, że niełatwa robota, wie pan, no co, każda w ogóle funkcja rządowa, każda funkcja, gdzie się ma tak olbrzymą odpowiedzialność, ona jest niełatwa, dlatego że codziennie podejmuje się decyzje i życzę tylko panu ministrowi Ziobro, żeby podejmował te decyzje nie pod wpływem swoich emocji i poglądów, tylko pod wpływem interesów państwa i obywateli. Ja myślę, że on podejmuje sporo decyzji w obronie interesów, tak. Ale państwa, obywateli i państwa rozumianego jako państwo będące wspólnotą wszystkich obywateli. Ja, wie pan, uwielbiam z panem rozmawiać, bo puenta jest zawsze właśnie taka, że pan wychodzi na takiego sympatycznego, takiego gościa, który ma taką fajną, utopijną wizję, że wszyscy będą... Że ale wie pan, no, jak się nam... Ale wie pan, ale na tym polega cały świat. Jeżeli ja bym się godził i zaprzestał tej swojej wizji... To Fryderyk miałby przeklapany świat. No. A no właśnie. No? Jak pan przeczyta, napisałem w dedykacji dla mojej żony, że życzę, żeby żyli w demokratycznej, wolnej, wspaniałej, rozwijającej się Polsce. Amen. Amen. Ryszard Kalisz mówiący amen. Cześć, to jest wydarzenie dla wszystkich dnia. Bardzo państwa. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Proszę uważać na profesora Nałęczy. Dziękuję bardzo. Dzięki. Nie, do zobaczenia. Nałęczy, on szczupły, to ja go puszczę. Profesor Tomasz Nałęcz już za chwilę. U nas kiedyś w kancelarii Kwaśniewskiego rządził Kalisz, a swego czasu w kancelarii Komorowskiego profesor Tomasz Nałęcz. Dzień dobry, panie profesorze. Miło dobry, widzieć w nowym roku. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Kalisz ma taką zawsze sympatyczną wizję, że kraj będzie płynął kiedyś miodem i mlekiem i będą wszyscy szczęśliwi. No, ja mu zaczynam wierzyć w którymś momencie. Chciałbym, jak ja Rysia Kalisza słucham, to też mu wierzę, bo on ma ogromną moc perswazji. Kalisza nie da się nie lubić, a jak go się długo zna, nie da mu się nie uwierzyć. Natomiast no, moje zawodowe doświadczenie historyka podpowiada, że jednak... No, te nasze nadzieje, niezależnie gdzie, pod jaką szerokością geograficzną, że nasza ojczyzna będzie krajem mlekiem i miodem płynącym, nie sprawdzają się nieraz w taki nieoczekiwany sposób. A zwłaszcza wtedy jest przykro, jak się okazuje, że nasze własne życzenie, że mogłoby być inaczej, a ktoś jednak się zdecyduje i siusia nam do tego krajowego mleka ustawicznie. Ma pan wiadomości, jak się czuje Bronisław Komorowski? Czy to była taka pilna sprawa zdrowotna, czy to jest coś poważniejszego? Czuję się dobrze. Przechodzi te badania. Trochę to jest tak, pan jest zaniepokojony, ja już nie, bo po pierwsze znam sytuację, a poza tym znam ten stan. Jak już człowiek żyje na zwolnionym biegu, a Bronisław Komorowski żyje na zwolnionym biegu, chociaż żyje o wiele bardziej aktywnie niż przeciętny jego równolatek, bo ma wiele różnych zajęć, jest w różne miejsca zapraszany. To wtedy się zaczyna zdrowie sypać? Nie, zdrowie jest mniej więcej takie samo, tylko człowiek ma więcej czasu. Jak rozmawiałem ostatnio z prezydentem, to on mówi, jedną rzecz widzę po tych 5 latach, że nie ma rzeczy ważniejszej dla człowieka, niezależnie czy jest prezydentem, czy jest kimkolwiek innym, jak jednak pilnować zdrowia. Mankamentem prezydentury jest to, że nie ma czasu, żeby się położyć do szpitala, przebadać, co więcej jeszcze. Jest kłopot z drugiej strony. Lekarze są ostrożni w rygoryzmie zaleceń, no bo kto powie prezydentowi, że on powinien zmienić tryb życia. No, nie ma takiej, zwłaszcza, że prezydentów leczą profesorowie, no tak, a nie młodzi lekarze. Profesor, pułkownik czy generał w rozmowie ze zwierzchnikiem sił zbrojnych, on zawsze będzie mówił nie tak stanowczo, jak to by należało powiedzieć. Także prezydent korzysta z komfortu swojej metryki, swojego aktualnego stanu byłego prezydenta i rzeczywiście reperuje swoje zdrowie, ale nie, te doniesienia tabloidowe
tabloidów, żebyśmy się już niemalże na najgorsze szykowali. Jak to tabloidy, no? Informacje o tym stanie zdecydowanie były przesadzone. Przedwczesne, natomiast przypomniał mi się komentarz Joachima Brudzińskiego, który mówi, no proszę bardzo, tańczyłeś na Marszu Kodu, to masz, śpiewałeś różne dziwne rzeczy, to masz. Że dzisiaj jest też taki czas, że w momentach, w których ktoś, do kogoś dociera informacja, która z pozoru wydaje się groźna, nie ma żadnego współczucia czasami, tylko po prostu jest, no i zasłużył. To, jakie były komentarze pod krótką informacją o tym, że prezydent trafił do szpitala, to było coś niesamowitego, bo ludzie robili sobie igrzyska z tego powodu. No. Takie czasy. Czytałem niektóre, chociaż staram się tego nie czytać, ale to jest to zło, które nieodwracalnie w Polsce zostało zaszczepione, także w wyniku tego nowego nośnika, jakim jest internet. Znaczy ta wzajemna nienawiść. I to jest najgorsze, najbardziej złowrogie dziedzictwo, które nam po epoce PiSu pozostanie. Ale to PiS nie wynalazł z internetu, no. Wykorzystuje go po prostu tylko. Ale ja rozumiem tyle tylko, że wie pan, z internetem jest tak z każdym wynalazkiem. Każdy wynalazek ludzkości, od kiedy, bo ja wiem, no, skonstruowano najprostsze narzędzia. To można było tych narzędzi używać do zmiany przyrody. No, można używać noża do krojenia chleba i można używać noża do zabijania. Także to nie narzędzie jest winne, tylko my jesteśmy winni, że tak go używamy. A szczególna odpowiedzialność spoczywa na tych, no, którzy cieszą się autorytetem, no, którzy są jakimiś zbiorowymi przewodnikami. No, oni tutaj czynią najwięcej spustoszenia. Ja nie mam pretensji do internetu, bo to jest wielkie dobrodziejstwo ludzkości. Nie mam nawet pretensji o ten hejt, no bo tak nas Pan Bóg stworzył, że mamy różne strony osobowości. Można pokazywać duszę mistera doktora Jekyll albo mister Hyde'a, więc no bo PiS niestety gra na tych ciemnych stronach ludzkiej duszy. Świat zaczyna grać. No jak czytam dzisiaj wywiad Trumpa, pierwszy dla europejskich mediów, albo słyszę, co mówi Marine Le Pen, z którą się swoją drogą spotkał ostatnio minister Waszczykowski, bo być może próbuje rozpoznać grunt z przyszłą panią prezydent Francji, to jest właśnie ten brunatny czas i dlatego chciałem się do pana doświadczenia historycznego odwołać. To będzie z jakiejś perspektywy czasowej, którą panu jako historykowi łatwiej przyłożyć niż mi, który ogarnia świat tu i teraz. To będzie wypadek przy pracy, czy to będzie znacząca zmiana kierunku świata? Że zapytam górnolotnie. To jest znacząca zmiana i to jest kolejna odsłona tej zmiany. Historyk będzie tutaj bardziej taki spokojny, no bo ja jestem... Niejedno widział. Ja jestem o niejednym czytał. Ja jestem historykiem XX wieku i pamiętam najpierw tą euforię tych, którzy chcieli zbudować nową rzeczywistość na gruzach tej zgniłej demokracji. Myślę tutaj o tej fali totalitaryzmów i czerwonej, i brunatnej. I wydawało się, że ta fala świat pokryje w całości. Niedużo brakowało. No ale też pamiętam ten wielki triumf wolności i demokracji, akurat z punktu widzenia polskiej perspektywy niezrozumiały, bo to wolność zatrzymała się na łabie. No ale ja jeszcze jestem pokoleniem, ja już byłem trochę zaimpregnowany w wyniku zawodu, ale pamiętam, jak moi studenci byli zafascynowani tezą Fukuyamy, no to taki politolog amerykański o japońskim nazwisku. Jego głośna książka z początku lat 90., że oto skończyła się historia dyktatur, przemocy, zatriumfowała trwale demokracja. Właśnie dlatego hasło trwale dzisiaj, co to znaczy tak naprawdę? Bo odnosi się pan do lat 30. zeszłego wieku i teraz pytanie, czy to jest tak, że, no bo za chwilę będą lata 30. następnego wieku i to jest tak, że sinusoidalnie co 100 lat jest wojna mniej więcej? Szybciej, nawet nie dosłownie. Oczywiście przyspiesza, wie pan, przyspiesza świat, więc ta sinusoida będzie gwałtowniej falowała. Jedno jest niebezpieczeństwo, nie chcę straszyć, wolałbym raczej być optymistyczny. Ludzie mają w swoim ręku dzisiaj narzędzia, żeby zniszczyć świat. I to ta destrukcja świata postępuje
powoli z udziałem nas wszystkich, jak używamy dezodoranty, jak zły piec kupujemy. No, planeta ma ograniczony zasób różnego rodzaju dóbr. Możemy go wyczerpać, możemy go zmarnotrawić. Już nie mówię o tym, że ktoś może nacisnąć guzik i już od tego naciśnięcia guzika nie będzie odwrotu. No, wierzmy w opatrzność. Musimy uważać, bo on tu między nami jest, no, jakby nie było. Leży sobie tutaj Trump. Zobaczymy, wie pan, Trump jest, dla nas Polaków to on już nie jest wielkim odkryciem, bo my mamy swojego Trumpa i to wcześniej, parę lat, tutaj Kaczyński jest pewnym prekursorem, chociaż tak naprawdę on nie jest prekursorem, bo prekursorem w naszej części Europy jest Orban. Kaczyński jest kopią Orbana. Natomiast zobaczymy, jak na tego rodzaju nowe zjawisko reagują stabilne, ukształtowane demokracje tylko, społeczeństwa. Tylko co dzisiaj jest stabilną demokracją? Stany Zjednoczone wydawało się, że stabilna demokracja wybierają Trumpa. Francja za chwilę może wybierze skrajną prawicę Marine Le Pen. Ma pan rację. Jeszcze jest przykład brytyjski. To najbardziej stabilną demokracją, najbardziej stabilnym społecznością jest Wielka Brytania i zdecydowali się na Brexit z punktu działania nie w wyniku emocji, resentymentu, jasne, bo wydawało się ludziom pamiętającym jeszcze... Sprawdzam przez byłego premiera, tak. Wydawało się ludziom tym starszym, bo oni też głosowali najczęściej za Brexitem, w ruble śpiewają na londyńskich placach, że królowa podobno też tak zagłosowała. Okay. No bo królowa pamięta jeszcze wiek XIX pamięcią swoich rodziców. Ale właśnie to, że się odwołam do historii. Świetność imperium. Dzisiaj nie ma żadnego fundamentu. No dzisiaj to wszystko jest tak poruszone, że właściwie nie ma się czego czepić, no, żeby trwać. Nie, wie pan, jest taka kotwica. Ja myślę, ja tutaj nad tym z tego czerpię swój optymizm. Ta kotwica szczególnie w Polsce mocno działa. Nie dlatego, że jesteśmy jakimś narodem wybranym, chociaż jak wiadomo, tak Matka wydaje. Boska Częstochowska jest Polką. Oczywiście, że tak. No a ponieważ... Chrystus był Polakiem. No był Polakiem, bo jak mówi Selejukawa w moim kochanym serialu, no skoro matka Polka, no to, tak, no, to jest syn Polak. Jaki tam Żyd? No. Jakie to? No nie, no nie, no niech pan nie żartuje. To dla wielu polskich katolików to jest szok nie do przyjęcia, takie stwierdzenie. Natomiast, ale odłóżmy żarty na bok. Natomiast, wie pan, u nas w wyniku różny, jesteśmy narodem wybranych, jako historyk na ten bardziej naturalny sposób będę to tłumaczył doświadczeniem fizycznym, jesteśmy przywiązani do wolności. I to jest takie jedno z tych odwiecznych pragnień człowieka, życie w wolności. I myślę, że Trumpowie, Kaczyńscy, oni się rozbiją o to przywiązanie do wolności. Ale to jest trochę tak, że nie jest czasem tak, że jeżeli człowiek, naród ma za dużo wolności, to w którymś momencie myśli sobie, ojej, sam mogę o czymś decydować, nie ogarniam tego, więc potrzebuję kogoś, kto mi powie, jesteś na tyle... Weź mnie, ja ci twój świat ogarnę, tak? Żebyś nie musiał za dużo wybierać. I właśnie to jest ten moment, w którym my jesteśmy dzisiaj? Mi się wydaje, że my wszyscy, jako wielkie zbiorowości, przypomina mi zachowanie dzieci. To znaczy, jesteśmy ciekawi świata, ciekawi nowych sytuacji. To wybierzemy Kaczyńskiego. Uczymy się przez doświadczenie. Nie reagujemy na to, nie wierzymy naszym rodzicom, że szklanka jest gorąca. Musimy się sami sparzyć. Im dłużej żyję... Tym bardziej w to wierzę. Tłumaczę to sobie właśnie chęć eksperymentowania, chęć poznawania nowych sytuacji, niezadowolenie z zastanego stanu jest wielką dźwignią postępu. Gdyby nie było tych cech, to byśmy wszyscy siedzieli na drzewie i się bardzo cieszyli, jak wygodne są te komary, w których żyjemy. No, z tym, że tego rodzaju strona ma zawsze swoją złą też stronę mocy. Tak mi się wydaje, tak to sobie tłumaczę. Dzisiaj cały czas gdzieś w tyle głowy kołacze mi się taki, przy każdej okazji ostatnio jakoś tak się pojawia, ten rysunek Andrzeja Mleczki chyba, gdzie rowerzysta ma w dłoni kij, jedzie i wkłada sobie ten kij w przednie koło, w szprychy po prostu i sam się wywala. No, za każdym razem tak jakoś ostatnio nam pasuje. No, no tak, tylko że muszę powiedzieć, to nie mamy usposobienia Greka Zorby. Jaka i nie cieszymy się z tej katastrofy, tylko jednak jak
się wywalimy na twarz i widzimy zniszczony rower, to sobie mówimy, ty głupku jednak, przecież to można było przewidzieć. Ale ma pan rację, niektóre nasze zachowania, no o tyle jesteśmy usprawiedliwieni, mówię tutaj o takim milionowym funkcjonowaniu w polityce, że przecież nam Kaczyński nie reklamował katastrofy, tylko powszechną szczęśliwość. Przekonał nas skutecznie, że jak włoży kij w szprychy, to będziemy zapychali do przodu jak nigdy dotąd. A myśmy uwierzyli. To oczywiste, że tak jest. A myśmy uwierzyli, bo nam się znudziła ta spokojna jazda platformy po równym. No, chcieliśmy zjechać z kijem w szprychach z góry, szybko, wiedząc, że na dole będzie raj. Ale z perspektywy historyka takie czasy, na które pan patrzy dzisiaj, choćby właśnie, nie wiem, ten ostatni wywiad Trumpa, w którym on mówi Brexit super, NATO przestarzałe, Stany Zjednoczone teraz będą tutaj potęgą i tak dalej, że to są czasy ciekawe, komiczne, straszne? A wie pan, jest takie przekleństwo, jak niektórzy mówią, chińskie, wróżba, żydowskie. Mówią, tak. Obyś żył w ciekawych czasach. No więc nie, to... Znaczy, o tyle są ciekawe te czasy, że człowiek z drżeniem serca zawsze rano uruchamia internet, co się wydarzyło. Albo czy świat jeszcze stoi w ogóle. Tak, natomiast jeszcze 200 lat temu to się młody człowiek budził w przekonaniu, no, funkcjonuje w takim samym świecie jak mój tata, jak mój dziadek, jak mój pradziadek. No, zamknę, jak będę kończył życie, spokojnie oczy, bo moje dzieci będą też sobie żyły w tym świecie. Pod warunkiem, że się dobrze urodził. Nie w kurnej chacie, tylko w jakiejś miejskiej kamienicy czy w pałacu. Chociaż ludzie potrafią być o wiele bardziej szczęśliwi nieraz w kurnej chacie niż w pałacu. Pan poza polityką jest bardziej? Ja rzeczywiście jestem poza polityką. Znaczy, ja jestem historykiem, teraz wykorzystuję... Tylko czy jest pan bardziej szczęśliwy poza polityką? A ja zawsze jakby znajdowałem szczęście poza polityką, a nie w polityce. Nie, muszę powiedzieć, nigdy polityka nie była dla mnie najważniejszą wybranką. Tą wybrankę wybrałem 45 lat temu, wie pan. I o ile ze mnie się śmieli moi koledzy, że nawet o ile partię zmienia, to jeśli chodzi o żonę, to jest tak stabilny, że aż nudny. Aż nudny. Tak, aż nudny. No, bo nie znali aż tak dokładnie mojej żony. Czyli mówi pan ciekawe czasy. No dobrze. A niech się w takim razie rozkręcają, chociaż tak jak pan mówi, każdego dnia rano rzeczywiście to nie jest nic... To jest jakaś fajna emocja. Daj Boże, żeby ona była rzeczywiście zawsze fajna. Zaglądanie i patrzenie, co znowu się wydarzyło przez noc. Co znowu ktoś powiedział, albo czy granice wyglądają tak samo, jak wyglądały jeszcze wczoraj. Bo to wcale nie jest takie oczywiste. Nie jest. To nie ma nic stabilnego oczywiście. I wie pan, i dlatego też bohater dzisiaj z pierwszej strony wyborczej, czy nasz krajowy jego odpowiednik są o tyle niepokojący, że są nieprzewidywalni. Podoba mi się, że Trump wytyka Amerykanom, że oni nie kupują Chevroletów, a w tym czasie, samym czasie, że Niemcy nie kupują Chevroletów, a Amerykanie BMW i Mercedesy na potęgę. To jest skandal. Ma poczucie, ma dziwne poczucie humoru, ale rzeczywiście tak czasami brzmi. Panie profesorze, jak zawsze dziękuję za miłe poranne spotkanie. Pięknie dziękuję. I za historyczną perspektywę w czasach, które rzeczywiście jej czasem wymagają. No. Elementem stabilności jest to, że jak człowiek chce mieć coś sympatycznego rano, to teraz włączę. Na TV Dziku Śniad. Polecamy się. Bardzo dziękuję. Wykłaniam się panu. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Ukłony.